Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Daniel Dardo po meczu, Anvil 3-3, na bramczyka stoi 3-3. Niestety przegraliśmy ten mecz. Przestój przy wyniku 9-9 to było kluczowe. Myślę, że nie. Była równa walka, cały mecz tak naprawdę. Doszliśmy jeszcze w końcu, staraliśmy się. No ale kilka trójek im takich bardzo szybkich siadł, których się nie dało bronić, a raczej był z ręką broniony. I trochę nas fizycznością zabili. Mieli trochę więcej siły pod tym koszem fizyczności. Myślę, że to daje im troszkę przewagi. To było najtwardsze spotkanie, najtrudniejsze spotkanie jak do tej pory? Mi się wydaje, że najwyższy poziom, jaki zagraliśmy. Może to najtwardsze nie, bo była taka... Była walka, ale nie było chamskich fauli, ale była taka bardzo dobra gra. No chyba zgodzisz się, że nie możemy mieć kompleksów, bo jednak zawodnicy z Bydgoszczy byli wzmocnieni. Dwóch zawodników, reprezentanci Polski, a my pokazaliśmy mimo wszystko bardzo dobrą koszykówkę. Myślę, że tak naprawdę nie ma znaczenia. Możemy tak naprawdę, mi się wydaje, że zagrać z każdym, wygrać z każdym, pokazać się. Wiadomo, że wzmocnienie pomogło im, ale to nie jest żaden powód do powiedzenia, że dlatego przegraliśmy. Myślę, że przegraliśmy po prostu, bo troszkę lepiej grali od nas. Zakończyliśmy swój udział w turnieju. Podsumuj proszę naszą rywalizację. Myślę, że niedosyt spory, przynajmniej dla mnie jest. Po turnieju, bo wiem, że drużyny stać na dużo więcej i mogła na spokojnie być przynajmniej w finale. Może nawet wyżej, więc myślę, że niedosyt pozostał, ale dobry turniej. Dobrze będzie zwiastował na przyszłość.